Szykujemy się do następnej giełdy kolekcjonerskiej. Zapraszam. Po długim oczekiwaniu weszliśmy i od razu proszę taki traf, taki strzał. Bardzo ładny przycisk do papieru. Pan wycenił go chyba na 60 zł. Ładnie wykonany marabut. I dużo takich bibelotów przyciągających mój wzrok. Ten klucz nie rozgryzłam jeszcze do czego i jak się go stosuje. I bardzo piękny dzwonek. A zaczęłam od tego, że po długim oczekiwaniu. Dzisiaj jest tak liczna grupa wystawców i zainteresowanych, że na wjazd na parking przy giełdzie czekaliśmy prawie pół godziny. Troszkę spadł ze mnie entuzjazm i chęć poszukiwania, niemniej jednak zawsze coś można znaleźć. I żelazny temat, stemple, pieczątki. A tutaj proszę, taka niespodziewajka. Stojak na fajki. Ileż tych fajek trzeba było mieć w domu, żeby je tam zaprezentować albo umieścić. I jeszcze rzut oka na przedmiot zupełnie niepotrzebny, nie ten tutaj, wcześniej, czyli trzy cukiernice. Zwróciłam uwagę, że właściwie to nie używamy już cukiernic. Cukier jest nacenzurowanym, chyba równie mocno jak tytoń lub inne używki. No niemniej jednak, popatrzcie sami, jak ładnie prezentuje się ten wyrobiony długi kształt fajki. I wszelkie pieczęci i stempy, takie datowe, urzędnicze, z datą, z jakimiś symbolami, z nazwą firmy, być może banku BKO. Kiedyś widywałam w książeczkach oszczędnościowych, panie przestawiały takie odciski. A tutaj trafiłam akurat na mocny spór na temat jakichś monet. Panowie przy pomocy lup oglądają monety, sprawdzają jakieś serie, czy jest to seria rzadka, czy podniesione głosy, dużo emocji, dyskusja. W związku z tym nie ma nikogo, kto mógłby mi zaprezentować te tutaj pieczątki, a na nich widzę odciśnięte herby szlacheckie. O, ciekawa historia jest z tymi herbami, chociaż ten nadmiar piór, kopyt, rozdartych trzewiów nie pociąga mnie nadmiernie, jednakże jest to kawał historii wielu rodzin i też sytuacji, w których jakby uczestniczyli posiadający takie lub inne potwierdzenia swojego szlachectwa. A dzisiaj moje oko wędruje za jakimiś specyficznymi przedmiotami. Fajki, dwie fajeczki pan ma w sprzedaży. Kiedyś zastanawiało mnie bardzo, jak to możliwe, żeby paląc w drewnie nie spowodować, iż to drewno również się zapali. No, gdyby fajki były robione z drzewa sosnowego, być może tak by się zadziało najczęściej. Niemniej, jak mi wiadomo, wykorzystuje się twardsze i specjalne rodzaje drewna do produkcji fajek, bo i gruszkowe, wiśniowe, podobno drewno z bukszpanu, to znaczy no, te takie twarde, stare łodygokorzenie są do tego celu wykorzystywane, ale również wrzosiec, jakiś tam europejski, specjalnie preparowany w ogniu. Jest bardzo, bardzo gorąco. Wszyscy ochraniamy się tutaj na giełdzie. Są parasole, czapeczki, kapelusze, jakieś baldachimy robione między samochodami, ale zadbano również o zwierzęta, które by przyszły tutaj lub były ze sprzedającymi. Są miski z wodą. I ciekawa sprawa, dużo instrumentów, bo widziałam już buzon, a ta dwójeczka, sięgnęłam po nią z nadzieją, że niesie na sobie wiele ciekawych, niezatartych informacji. A tu proszę, kapselek wystrugany. O tej pomocy nie wiedziałam nic, chociaż specjalnie okres III Rzeszy nie porusza moich zainteresowań. Niemniej ciekawa pamiątka z niemieckiej akcji pomocowej. Dobrowolnej, a w sumie obowiązkowej. A tutaj mamy taki oto przedmiot.
długi w etui w pudełeczku tekturowym. Został ci on po jakichś dawno zmarłych praszczurach i wydaje mi się, że nawet nie była ta fajka przepalana. Gdzieś tam sobie tak przycupnęła na półce w kąciku przy książkach. I tak sobie lata całe leżała. Zdejmowano z niej kurz i nikt nie wyrzucił z sentymentu, pamiętając o upodobaniach jednego z dziadków. Wiecie, bardzo się zmienia giełda. Niektórzy mówią pchli targ, giełda staroci, giełda kolekcjonerska. Coraz częściej tu w Lublinie widuję poszukujących obcokrajowców i to już tak bardzo nowocześnie wygląda, bo z kamerą, z mikrofonem w uchu oceniają i od razu prowadzą pertraktację co do ceny, mówią po japońsku, koreańsku. Dużo Azjatów kupuje obrazy, przedmioty, które no zapewne mają wartość dla nich. A my odpoczywamy, ostatni rzut oka na zieleń otaczającą park, gdzie dużo chłodniej niż na rozgrzanym placu giełdowym. Żegnam się z wami i do następnego razu. Ahoj!